działanie leku opiera się, to jeszcze powiedzmy związku, jeszcze nie jest to zarejestrowana substancja, opiera się o wpływ na receptory, są to receptory sigma, które są indukowane, czyli organizm ich produkuje więcej po uszkodzeniu komórki nerwowej. I oczywiście te receptory znajdują się wewnątrz ciała komórki nerwowej. Po zablokowaniu tego receptora, albo powiedzmy pobudzenie tego receptora, powoduje, że sygnał dotyku lub zmiany temperatury jest przez mózg odbierany jako ból, jako uszkodzenie. I w tym momencie zahamowanie tego receptora zahamuje tę patologiczną zmianę sygnału. W związku z tym możemy w tym momencie mniemać, iż człowiek, który doświadcza tego rodzaju bólu, przestanie go doświadczać, a będzie doświadczał dotyku i zmiany temperatury, czyli właściwego sygnału. Oczywiście zwierzęta nie mówią, ludzie mówią. Stąd tak długotrwałe i skomplikowane testy, które miały nam potwierdzić, że rzeczywiście związki te hamują ból neuropatyczny.